To będą bardzo miłe mikołajki w mieście. Jak sama nazwa wskazuje, mikołajki jak z bajki. To musi się kojarzyć dobrze i robiliśmy wszystko, żeby faktycznie potem sama impreza też przy całym anturażu i wykorzystaniu tutaj potencjału sztucznego lodowiska zachwyciła wszystkich, którzy zechcą nas tego dnia odwiedzić. Cieszę się niezmiernie, że od godziny 6 rano lodowisko wykorzystywane jest praktycznie do godziny 23. Cały czas ktoś na tym do lodowisku ćwiczy przez wiele miesięcy w roku. No a dodatkowo to też nie jest żadna tajemnica, że szukaliśmy dla Mikołaja takiej scenografii i takich warunków, żeby Mikołaj czuł się dobrze, żeby nie musiał chodzić w kaloszach, tylko ma być odrobinę mrozu. Może i to niech poszczypie nawet ten mróz troszeczkę w nos, ale to niech będzie faktycznie Mikołaj, czyli takie mikołajki jak z bajki. My otwieramy wejście o godzinie 17, już o 17 zapraszamy najmłodszych uczestników na imprezę lodową z grupą taneczną, z pokazami, z malowaniem buziek, ze zdjęciami i prezentami od świętego Mikołaja. Sama impreza zacznie się o 17.30 po okazji profesjonalnej grupy łyżwiarskiej. Potrwa ta impreza z animacjami, zabawą, wspólnymi tańcami na lodzie do 18.45. W czasie imprezy przed nią i po imprezie na wszystkich chętnych maluchów, większych i mniejszych, czekał będzie święty Mikołaj, renifery, elfy. Więc zachęcamy, żeby przyjść trochę wcześniej, zostać trochę dłużej. A o 19.30 zaczynamy zabawę dla trochę starszej młodzieży. Będzie to ice party, taka dyskoteka z oświetleniem, muzyką, ze specjalnym gościem, DJ-em Grabą Grabowskim z RMF Max. Tańczymy przez 2 godziny, bawimy się na lodzie. O 21.30 kończymy tą drugą jakby część Mikołajek w Opolu. Jeszcze pojawi się ważny element, bo ważny element społeczny podczas tego wydarzenia. Mikołajki jak z bajki to jest impreza realizowana tak naprawdę w ramach programu Opolska Rodzina, który od lat funkcjonuje w naszym mieście. Co do zasady formuła do tej pory była inna. Zmieniamy ją dlatego, że ten rok jest dla nas wyjątkowym rokiem pod względem chociażby zdrowia psychicznego dzieci. I uznaliśmy, że sport, zabawa, endorfiny, radość dla dzieci to jest ta formuła, która jest potrzebna w naszym mieście, więc tym bardziej cieszę się, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji włączył się w imprezę, pomógł zorganizować i mam nadzieję, że wszyscy będziemy się tu świetnie bawić. Obowiązuje limit miejsc. Na obie imprezy wejdzie 300 pierwszych chętnych. Przepustką będzie czapeczka wręczona od Mikołaja. Wszystko to tylko i wyłącznie efekt tego, że pojemność lodowiska jest ograniczona. Chcemy, żeby ta zabawa była w warunkach komfortowych i nie chcemy zapełnić maksymalnie lodu.